dzisiaj zadekowali. Temat mamy, jak mi się wydaje, gorący, więc mam nadzieję, że mimo wczesnej pory szybko się wszyscy obudzimy i konkurencji. Ale konkurencja raczej by nas obudziła, jakbyśmy słyszeli, co zagadali pewnie. Temat filozofia, polityka, religia, no to jest wężowisko. To jest, myślę, z tych zakresów tematycznych, który wywołuje wyjątkowo dużo sporów i zwłaszcza emocji, bo mamy tutaj całe wielkie przestrzenie zakryte, zamaskowane, nieoczywiste, wzajemnych relacji, wpływów. Więc czeka nas coś w rodzaju obierania cebuli. Mam nadzieję, że Państwo zechcecie nam w tym pomóc. Dużo czasu jest przewidziane także dla Państwa, przynajmniej połowa tej dwugodzinnej sesji, myślę, to będzie czas, w którym będziemy liczyli na Państwa aktywny udział, na pytania i komentarze, tylko od razu prośba o zwięzłość, bo domyślam się, że znaczna część osób tu obecnych chciałaby wziąć udział w tej debacie. Ja mam, może zacznę od przedstawienia panelistów. Trójka profesorów, ale umówiliśmy się, że będziemy mówić do siebie po ludzku, nie po profesorsku. Na prośbę pana profesora Bronka, to jest ostatni profesor, który padł w tym panelu. Więc jest wśród nas profesor Bileta, oczywiście Bileta profesor. Marta Środa, Andrzej Brąk i Andrzej Szachaj. Ja może na wstępie powiedziałbym tylko tyle. Wydaje mi się, że moje oczekiwanie wobec Państwa dotyczy przede wszystkim właśnie tego obierania cebuli. Ja obserwuję rzecz o stronę polityki i mam wrażenie, że wpływy filozofii i religii na politykę są istotne i często groźne. One mają miejsce nie poprzez jakieś takie bardzo wyrafinowane intelektualnie konstrukcje, ale głównie poprzez wpływy ideologiczne i doktrynalne realizowane za pośrednictwem różnego rodzaju ideologicznych czy doktrynalnych instytucji. Tych instytucji jest wywierających wpływ jest wiele. One na ogół posługują się i religią, i filozofią, i doktrynami. Raczej po to, żeby maskować, zakrywać różnego rodzaju interesy, niż po to, żeby realizować jakieś zniosłe ideały. No, dwa przykłady z okazji z ostatnich miesięcy mi się nasuwają. Jeden to jest przykład takiej ideologicznej Fundacji Obywatelskiego Rozwoju Leszka Balcerowicza, która reprezentuje interesy sektora finansowego i konsekwentnie maskuje je ideologią liberalną, czy filozofią liberalną, odwołując się do takich wielkich postaci jak Locke, prawda? I nagle, kiedy chodzi o zmniejszenie transferów do sektora finansowego z sektora publicznego, no to pojawia się Locke. Co on wiedział na temat OFE, ja nie wiem. Ale ponieważ był geniuszem, może antycypował, że będzie taka ssawka. I myślę, że to jest dość istotne, prawda, w życiu publicznym, że mamy tego typu racjonalizacje bardzo wysoko intelektualnie zawieszone, mające dość wątły związek z tematem rozmowy. Drugi taki przykład to jest Jasna Góra, biskup, który w momencie, kiedy rząd zaczyna poważne rozmowy na temat finansowania kościoła, że może by trochę inaczej, że może by jakaś jawność, może by podatek, to biskup mówi, że rząd jest antyspołeczny, antypolski,
antypracowniczy. No i w imię religii on żąda, żeby rozwiązać parlament. To mi się wydaje o tyle ciekawe, że kiedy mieliśmy rząd, który wprowadzał taką politykę realną, to znaczy obciążał podatkami biedniejszych, obniżał podatki dla bogatych, myślę o rządzie PiS-u, to biskupowi to się nie wydawało antyspołeczne czy antypracownicze. No a teraz, jak mówimy o tacy, no to się zmieniło. I znów mamy tę racjonalizację religijną, która deformuje rozmowę polityczną. Więc moim zdaniem, jako osoby zajmującej się polityką, komentowaniem polityki, analizowaniem polityki, to jest bardzo groźne, bo my powinniśmy rozmawiać o cebulce obranej, czytelnej, w kategoriach interesu. Bez Locha, bez Jezusa Chrystusa, nie w tym sensie, żeby ich nie było w naszej świadomości, ale żeby nie robić z nich kurtyny dla różnego rodzaju gry. Bo to szkodzi i patronom, czy i osobom, i polityce. Zacząłbym może od pytania do pana profesora Szachaja. Aha, może jeszcze powiem, że poprosiłem państwa, żeby na wstępie mieli słowo do nas. Dość liberalnie, nie będę się na roka powoływał, między 5 a 15 minut. Ale wydaje mi się po prostu, że wedle poetyki trzeba to przymierzyć, a nie będę jakiś sztywny reguł. Czyli zwróciłbym się na początek do pana profesora Szachaja z pytaniem, jak, przepraszam, miał nie być profesora, do pana Andrzeja Szachaja z prośbą, żeby nam opowiedział, jak jego zdaniem wyglądają te relacje wpływu między filozofią, religią i polityką. Bardzo proszę. Dziękuję. Proszę państwa, ja rozpocznę od tego, że kiedy zobaczyłem tytuł tego panelu, to się chwyciłem za głowę, bo raz powiedzieć filozofię z tej sensowej, coś o religii, coś o polityce, to już jest ogromne zadanie. A jeszcze spróbować powiedzieć coś o relacjach pomiędzy tymi elementami, no to jest po prostu zadanie zupełnie szalone. To jest taki trójkąt, co wymalowałem. Zacząłem się nad tymi relacjami zastanawiać, no to jest, że to jest opowieść niesłychanie długa, pewnie niesłychanie skomplikowana. Także troszeczkę jakby na inną okazję bardziej, być może na wykład akademicki niż na panel, gdzie mamy stosunkowo niewiele czasu. Dlatego no, przede wszystkim uprzedzam, że będę bardzo upraszczał, skracał pewnie myśli i te refleksje będą powierzchowne, raczej czasami w charakterze zaledwie sygnału, bo przecież, żeby wejść głęboko w problematykę, to państwo sobie doskonale zdajecie sprawę, że to jest temat na całoroczny wykład albo na cykl wykładów. To tytułem usprawiedliwienia, proszę państwa, takiej pewnej powierzchowności, która się będzie wiązała z tym, co ja tutaj powiem. No, proszę państwa, wpływ polityki na wpływ filozofii na politykę. Od tego bym chciał zacząć. Wydaje się, że to sprawa oczywista i to właściwie nie wiem, na ile trzeba by bardzo gruntownie i głęboko w to wchodzić i blisko się temu przyglądać, bo jeśli popatrzy się na historię cywilizacji zachodniej, to widać bardzo wyraźnie, że od początku, od momentu, kiedy pojawiła się filozofia, ona miała istotny wpływ na rozstrzygnięcia polityczne w Europie. Ja bym zaryzykował taką tezę, że niemal od początku filozofia była takim laboratorium europejskiego myślenia. Myśmy różne warianty życia w Europie mogli przećwiczyć w tym laboratorium i tam pojawiały się pewne innowacje, które trafiały do praktyki politycznej, do praktyki społecznej. Przykładów tego jest cała masa. No już jak Państwo wiecie, od czasu starożytności delegacje nad dobrym państwem, nad właściwą wspólnotą, nad dobrą wspólnotą, to przecież jest obecne u klasy pod starożytnością. Później w średnim wieczu przecież dywagacje świętego Augustyna na przykład, czy świętego Tomasza nie były bez związku z formą państwa, jakie w
tym czasie obowiązywało i z pewnymi rozstrzygnięciami o charakterze prawnym, o charakterze politycznym. Dalej idąc, oczywiście pojawiają się różne już nowożytne ideały, ideały polityczne, które są głęboko zakorzenione w filozofii. Są takie orientacje, które zostały wymyślone przez filozofów właściwie od A do Z. Wspomnę tutaj o liberalizmie, który jest przecież wynalazkiem filozoficznym, ale wszystkie te ważne doktryny, proszę Państwa, nowożytne czy nowoczesne, one zostały w jakimś sensie wynalezione przez filozofów i później wprowadzane w życie za pośrednictwem doktryn polityczno-prawnych. Zatem ten wpływ filozofii był tutaj bardzo, ale to bardzo wyraźny. Co więcej, da się zauważyć wręcz próby realizacji nowych państw, pomysły na nowe państwa, ściśle związane z ideami filozoficznymi. Wydaje się, że takim państwem stworzonym przez filozofów są Stany Zjednoczone. Szachnicowie, założyciele byli filozofami, chcieli budować państwo zgodnie z zasadami filozofii oświeceniowej. Ogromny wpływ, jak Państwo pamiętacie, wywarł tutaj Locke i mówi się czasami, wypada w literaturze, że to jest chyba najbardziej wyrazista, być może jedyne takie państwo, które zostało stworzone przez filozofów, jakby się udało, ten eksperyment się Także filozofia cały czas towarzyszy polityce i trudno znaleźć taki moment, w którym filozofii w polityce by nie było. Widać to bardzo wyraźnie w historii cywilizacji zachodniej. Widać to, proszę Państwa, bardzo wyraźnie także w czasach współczesnych. Tutaj muszę przyznać, że ten bilans wpływu filozofii na politykę nie zawsze jest pozytywny. O ile wcześniej różne udane eksperymenty, ideały oświecenia, które jednak doprowadziły do pewnego postępu, chyba w charakterze społecznym, politycznym, jak Państwo wiecie, kwestia jest dyskusyjna. O tyle w czasach współczesnych, myślę tu głównie o wieku XX, ten wpływ nadal jest bardzo wyraźnie widoczny, ale często już kończy się nie tak pozytywnie jak wcześniej, proszę Państwa. I tutaj bym chciał wspomnieć tylko przykładowo o totalitaryzmie XX wieku, które jakoś tam zostało przecież wymyślone również przez filozofów, choć to nie jest takie proste akurat w tym przypadku, to wymagało szeregu zapośredniczeń, więc trudno powiedzieć, że to jest jakaś bezpośrednia zależność. Zresztą, proszę Państwa, generalnie to rzadko jest bezpośrednia zależność, prawda? Bo filozofowie robili swoje gdzieś tam na uniwersytetach najczęściej, a za pośrednictwem różnych osób, które próbowały jakoś te doktryny, te idee filozoficzne stosować w polityce, one dopiero w polityce żyły. Także ten łańcuch zapośredniczy, tu nie ma, proszę Państwa, bezpośredniości. W każdym razie w tych współczesnych dwudziestowiecznych totalitaryzmach widać jednak wpływy idei filozoficznych, co do tego nie ma cienia wątpliwości. Wyraźniejsze one są w moim przekonaniu w totalitaryzmie komunistycznym, bo przecież pamiętajcie Państwo, wszyscy o tym Państwo wiecie doskonale, że Lenin był bardzo, bardzo zainteresowany filozofią, uważał się za filozofa, studiował filozofię, kształcił się w tym kierunku i, proszę Państwa, niewątpliwie ta wersja bolszewizmu, którą on zaproponował, w jakiejś mierze opierała się na różnych ideałach filozoficznych, oczywiście jeszcze XIX-wiecznych. Był filozofem marnym, ale to nie znaczy, że jakoś tam filozofia w tej czy innej formie do jego pomysłów politycznych nie przeniknęła. Jeśli Państwo popatrzycie na dalszy rozwój tej części jakby sceny politycznej, no to mamy takie jaskrawe przypadki wpływu już bezpośredniego filozofów na politykę, a przy okazji filozofii, choć filozofii bardzo takich, powiedziałbym, zdegradowanych, jak przywódca Czerwonych Kmerów Pol Pot, jak Państwo wiecie, był doktorem filozofii, ukończył Sorbonę i właściwie próbował realizować w Kambodży jakieś utopijne ideały filozoficzne, których był pewnie w czasie studiów, ale też pewnie w czasie kontaktu z myślą Mao Tse-tunga i tak dalej, i tak dalej. Sam to Mao Tse-tung też ma pewne skłonności przecież
filozoficzne. Dalej, Guzman, no, przywódca świetlistego szlaku, był profesorem filozofii, jak Państwo wiecie. I to jest przykład, że profesor filozofii się zabiera sam, także za walkę rewolucyjną, już nie potrzebuje pośredników, już nie szuka nikogo innego. I ten wpływ tutaj był oczywiście zgubny. To w wielkim skrócie, jak patrzymy na faszystów, na faszyzm niemiecki, czy włoski faszyzm, potem nazizm niemiecki, to oczywiście sytuacja jest skomplikowana, ale i tutaj wyraźnie widać, że faszyzm włoski w jakiejś tam mierze karmił się ideami filozoficznymi. No przede wszystkim Giovanni Gentile, to był taki filozof włoski, Państwo pamiętacie, który jednak dostarczał pewnej pożywki filozoficznej Mussoliniemu. W przypadku nazizmu sytuacja była bardziej skomplikowana, tam na szczęście tej filozofii było mniej. Jeżeli była, to ona była, to był taki zdeprawowany niczeanizm pewnie w dużej mierze, bardziej się cierpali ci naziści niemieccy, jak Państwo pamiętacie, fascynowali alchemią, astrologią, jakimiś takimi historiami, które z filozofią niewiele miały wspólnego. I teraz, proszę Państwa, można powiedzieć, że filozofia jest też wtedy, w XX wieku, tam, gdzie się powraca do demokracji, gdzie się próbuje walczyć z totalitaryzmem. I to także te wpływy idei filozoficznych są bardzo wyraźnie widoczne. To jest z jednej strony oczywiście powrót do ideałów oświeceniowych, to jest powrót do ideałów demokracji, to jest oczywiście powrót do ideałów chrześcijaństwa i w każdym przypadku mamy do czynienia z jakimiś istotnymi, ważnymi filozofami, którzy się przyczyniają do tego, że te fatalne, straszne czasy totalitaryzmu mijają, jak tu wymienię chociażby rolę Kołakowskiego czy rolę Patoczki w takim procesie odchodzenia od tych totalitarnych wersji ustrojów politycznych. Proszę Państwa, tych nazwisk można, tych nazwisk oczywiście można wymnożyć. Tu jeszcze na marginesie wpływ filozofii na Rumunów bardzo wyraźny. Tam też, proszę Państwa, ta rumuńska wersja faszyzmu ma w ogromnej mierze została wyprodukowana przez grupę młodych filozofów rumuńska, nie tylko, bo i poetów, i historyków, antropologii i tak dalej. Nazwiska są Państwu zapewne znane. No i żeby szybciutko przejść do czasu zupełnie na współczesnym, no to proszę Państwa, wpływ filozofii na politykę wyraźnie widoczny w ciągu ostatnich 30 lat, a myślę tutaj o dominującej ideologii neoliberalizmu, która jednak powstała za sprawą przecież filozofów. Nie przypadkiem pani Margaret Thatcher kazała członkom swojego gabinetu czytać Hayeka. To była lektura obowiązkowa dla członków gabinetu brytyjskiego w momencie, kiedy pani Thatcher przejęła władzę. Zatem ta forma, proszę Państwa, rządów ekonomicznych, politycznych, która wiąże się z Margaret Thatcher, z Ronaldem Reaganem, jest oczywiście związana z filozofami, z grupą tych filozofów ultraliberalnych, jak Mises, Hayek czy Milton Friedman. Z nich wszystkich oczywiście Hayek był tu najciekawszy, najgłębszy i pewnie jego wpływ na myślenie neoliberalne był najgłębszy. W Stanach Zjednoczonych, proszę zwrócić uwagę, ogromny wpływ uczniów Leo Straussa na politykę amerykańską w czasach Reagana i później w czasach Busha. To byli uczniowie Leo Straussa, ludzie bardzo zainteresowani filozofią, którzy, proszę Państwa, należeli do tego obozu neokonserwatystów amerykańskich. No i którzy popychali politykę amerykańską w pewien określony kierunek. Teraz jeśli popatrzymy na sprzeciw wobec neoliberalizmu i sprzeciw wobec tego typu polityki, to ponownie zobaczymy wpływ filozofów bardzo wyraźnie. Ikonami wszak ruchu globalistycznego, tego sprzeciwu wobec neoliberalizmu są ponownie filozofowie, socjologowie. Wymienię tutaj nazwisko Pierre'a Bourdieu i Emanuela Wallersteina. Z ich idei niewątpliwie korzystają ci, którzy uważają, że coś poszło nie tak w ciągu ostatnich 30 lat. No z takich innych wyraźnych wpływów to jednak patronat Jürgena Habermasa nad lewicą niemiecką w okresie powojennym. Właściwie można śmiało powiedzieć, że Habermas determinował w jakimś sensie tę lewicę niemiecką. Ustawił nowe edukową, stał się głosem lewicy niemieckiej i miał ogromny wpływ na politykę niemiecką. I teraz na zakończenie dosłownie. Jak to wygląda tu i dzisiaj w Polsce?
Czy tutaj ta filozofia jest wyraźnie widoczna? To jest myśl, którą być może później chciałbym zwinąć. Ja myślę, że nędza polityki polskiej, proszę Państwa, na poziomie, że wiąże się z tym, że ta nasza klasa polityczna jest kiepsko wyedukowana, chyba pod każdym względem. No, jeśli chodzi o tło filozoficzne pomysłów i idei, to wydaje mi się ono niezwykle wątłe. Ja śmiem twierdzić, że tutaj filozofia jest obecna w postaci pewnych koncepcji z filozofii polityki, przede wszystkim w postaci liberalizmu, ale dam sobie rękę uciąć, że większość polityków polskich, którzy mówią sobie, jestem liberał, nie ma zielonego pojęcia, czym jest liberalizm, nie jest w stanie wymienić żadnych podstawowych idei liberalnych, nie jest w stanie wymienić żadnego wielkiego liberała, może Hayek nie w stanie pewnie wymienić nic więcej, więc to jest taka bardzo nędzna intelektualnie polityka, niesłychanie powierzchowna, ale gdzieś tam z tyłu oczywiście jakieś kawałeczki, jakieś resztki, jakieś łąki tych pomysłów filozoficznych są obecne. Myślę tu przede wszystkim o takim dosyć sprymitywizowanym, dosyć zwulgaryzowanym liberalizmie a la Hayek, ale oczywiście Hayek jest znacznie bardziej wyrafinowany niż to, co głoszą nasi liberałowie obecnie będący przy władzy. A tak źle jest nam po wszystkich stronach tego spektrum politycznego. Ja tu nie widzę jakiejś gruntownej znajomości polityki, filozofii politycznej. To wszystko jest niesłychanie powierzchowne. Polityka polska jest antyintelektualna, powierzchowna, taka, powiedziałbym, niesłychanie skoncentrowana na tu i teraz. Nie ma tam oddechu intelektualnego, nie ma programu głębokiego, nie ma głębokiej refleksji. W tym sensie właściwie ja tu w ogóle nie widzę filozofii. Proszę Państwa, no właśnie, więc ta płaska polska polityka pokazuje, że zawsze jakaś tam filozofia jest, tylko najczęściej obecnie jest to taka filozofia małego Jasia, albo wiecie Państwo, taka przetrawiona, gdzieś ktoś coś usłyszał, ktoś coś napisał, najczęściej w jakiejś gazecie, no i z tego się bierze moim zdaniem cała ta znajomość filozofii, a generalnie nastawienie raczej, myślę, jest antyintelektualne. Stąd już kończę, stąd to wrażenie, że właściwie na dobrą sprawę mamy bardzo dużo polityków, a mamy bardzo mało polityki. Tak? Bo przez politykę ja rozumiem poważną, głęboką, podpartą teoriami filozoficznymi debatę na temat dobrego społeczeństwa, dobrego życia i dobrego ustroju. Ja tej debaty, proszę Państwa, w Polsce nie widzę. Odrobinkę pan profesor sobie ułatwił zadanie. Nie wiem, czy Państwo zwróciliście uwagę, że tu mamy tylko dwa zderzające się czynniki, a trzeci znikł kompletnie. Ale ja myślę, że on nie znikł bez powodu, religia, bo mam wrażenie, że filozofia jest zastąpiona de facto religią. To znaczy nie tyle systemem przekonań w polskiej polityce, co wiarą w istnienie jakiejś prawidłowości czy jakichś praw. Bardzo ładnie to w odniesieniu do ekonomii Sedlacza opisuje, te podstawienia właśnie w polityce o charakterze religijnym, które zamieniają poglądy polityczne w wierzenia religijne. Coś takiego mam wrażenie tutaj jest. Rzeczywiście jest coś takiego też, że jak się pyta polityka, który wygłasza jakąś świętą prawdę, a czemu on tak sądzi, to on po prostu tak sądzi. To pytanie czemu wisi, no i wtedy chętnie się powoła na Adama Smitha na przykład, jakiegoś innego, może być Platon, prawda, czy dalej. Lepiej, bo